Powiem wam szczerze, jak nagrywam vlogi, bo nagrywam filmy tego typu, gdzie po prostu siedzę i z wami rozmawiam, nigdy nie mam pojęcia, jak je zacząć. Nigdy nie mam pojęcia, jak się za nie zabrać. Wiem, o czym chcę porozmawiać w ogóle, ale po prostu nigdy nie wiem. O, cześć. Nigdy nie wiem, jak je zacząć. Także dzisiaj zaczniemy sobie kotem. Przy okazji to będzie idealna miniatura, żeby w końcu Rokiego dojść na miniaturę, nie? Roki nigdy na miniaturze nie był. Także to będzie jego debiut miniaturowy. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie miniatura. A może taka, może nie. Powiem tak, ja mam aktualnie w głowie to 3 AM Energy. Wiecie, nawet w Animal Crossing się muzyka zmienia, jeśli chodzi o trzecią rano, lecz trzecią w nocy bardziej. Ja aktualnie mam taki vibe, że jest trzecia w nocy i mam taki vibe, że po prostu chcę siąść, chcę porozmawiać, chcę parę rzeczy się wyrzucić. Ogólnie wszystko co i jak. I tyle. To wszystko. Także jeżeli chcecie posłuchać mojego pierdolenia przez następne kilka minut, proszę bardzo, to jest idealny film dla was. Dwie gry na kanale niedługo się skończą i jest to Serious Sam 2 i Postal 2. Deadpool jeszcze trochę będzie na kanale, bo jeszcze trochę odcinków z niego na pewno wyjdzie. Strzelam, że tak może około 10 chyba będzie z Deadpoola, albo może troszkę więcej i się też kolejna gra skończy. Mamy w planach oczywiście na streamach tak samo skończyliśmy Heavy Raina. Mamy w planach Cupheada, mamy w planach Bioshocka, Wolfensteina, mamy w planach Cupheada. Dużo takich różnych gier, jeśli chodzi o streamy, a jeśli chodzi o filmy, kończymy właśnie te dwie gry, które wymieniłem przed chwilą. Mamy do ogrania DLC z Postala 2, czyli Paradise Lost. A poza tym nie wiem, w co będziemy grali, co będziemy robili. Nie mam żadnego pojęcia, więc stąd moje pytanie do was, co byście chcieli zobaczyć na kanale jako serię? Po prostu. Jaką grę byście chcieli zobaczyć, w którą będę grał? Pomimo wszystko potrzebujemy jakiejś gry. Potrzebujemy gry na kanale, w którym będziemy grali, a aktualnie nie mam żadnego pomysłu, jaką grę można sobie po prostu ograć. Nie wiem. Siedziałem właśnie teraz i kminiłem, ale nie potrafię wykminić. Nie potrafię się po prostu dowiedzieć mentalnie, wewnętrznie, głową, jaką grę będę chciał grać kolejną, jaką grę w ogóle mam ograć kolejną. Nie mam żadnego pojęcia. Jeżeli o tym już rozmawialiśmy i ja po prostu kompletnie zapomniałem co i jak, to sorry. Na głowie mam sporo rzeczy, szczególnie, że mam rehabilitację, teraz rozwiązaną rękę i wszystko, więc naprawdę nie wiem, po prostu nie wiem. Na moim Discordzie, w zakładce informacje, link w opisie do Discorda, jeżeli ktoś chce dołączyć, jest moja lista magiczna, gdzie właśnie napisane, że filmy w planach mamy Serious Sam Next Encounter, Raymana 2 i Beyond Good and Evil, gdzie Beyond Good and Evil już na kanale było kiedyś zaczynane, ale to jest wersja ta na 20-lecie co wyszła, ta specjalna, nowa, elegancka, więc zobaczymy, może te trzy gry się pojawią następne. Next Encounter nie jest tak jakby potwierdzone, to jest coś, co będę w ogóle testował, czy jest w stanie to w ogóle pójść, czy jest to w stanie się w ogóle odpalić. Raymond 2 bym chciał ograć ze spolszczeniem, ale też nie mam pojęcia, czy mi w połowie po prostu serii nie wywali gry, bo czasami też tak się dzieje, że po prostu grać się nie da dalej, jak jest gra spiracona. Mimo, że oczywiście mam tu na półce, mam Raymana 2. No i mówię, Beyond Good and Evil to powinno pójść, żebyśmy z tego serię na spokojnie. Tylko tak, jeżeli byśmy chcieli spolszczenie, to musimy grać w starą wersję, a jeżeli byśmy chcieli nowszą wersję, która działa lepiej i nie kaszuje itp. itd., no to nowszą, ale bez spolszczenia. Także możecie się wypowiedzieć po prostu, którą tą grę wolicie. Dawajcie propozycje swoje, co byście chcieli na kanale zobaczyć, co byście chcieli zobaczyć jak gram. Może to być coś nowego, może to być coś starego, może to być coś, co jeszcze nie wyszło, a wyjdzie w przyszłości i chcielibyście zobaczyć na kanale. Ja jestem na propozycję otwarty. No i tak, oprócz tego udało nam się wbić 800 subów na kanale. Jesteśmy coraz bliżej do 1000. Zobaczymy, czy ten 1000 w ogóle się uda, czy nie. Ciekawe, czy w ogóle w tym roku byłoby fajnie, gdyby się w tym roku to udało. Ale bardzo wątpię, że to się uda w tym roku. W sumie chyba tyle. Jestem mega happy, jeśli chodzi o seje, które są na kanale aktualnie. Na streamach, że ograliśmy Heavy Rain na całego. To było w ogóle super. I w ogóle myślę, że całkiem śmiesznie udało mi się przetrwać przez ten okres, gdzie miałem rękę złamaną. Że też udało mi się mimo wszystko robić te streamy i te streamy były fajne. No i też gdzieś tam z tyłu głowy myślę, czy by jakieś 12 godziny, czy 24 godziny stream zrobić kiedyś jeszcze, ale wiecie, mimo wszystko to jest ciężkie, bo mam cały dzień życia wyjęty. I to jest po prostu ciężkie, nie?
także będziemy myśleć. Dawajcie swoje propozycje, jeszcze raz mówię, co byście chcieli na kanale zobaczyć ode mnie. I to by było w sumie tyle od nas. Ode mnie i od... O, jest tak ciężki. Jest tak ciężki, bo waży 6 kilo ten kot. Naprawdę duży kocu. Jak ktoś się nie bójcie się, jeżeli go biorę w jakiś sposób, bo... Ej, nie mam kota już długo. Ja wiem, że nic mu się nie dzieje. Po prostu jest wielkie bydle. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego vloga w środku nocy. Ponieważ tak, mam taką energię, że chcę nagrać vlog sobie i nagrywam właśnie sobie vlog. I chcę, żeby też Rokuś był uwieczniony na filmie. Tak. On tak mruczy. Czekajcie, to usłyszycie w ogóle. Nie, nie usłyszycie, bo jest kompresor i te limitery, a on za cicho mruczy, żeby to było słyszalne. No ale dobra. Piszcie komentarze, odzywajcie się, działajcie, piszcie na Discordzie i w ogóle wszystko. Ja idę to montować, bo chcę to dzisiaj wrzucić. I no. I widzimy się w normalnym filmie w czwartek z Deadpoola. Także cóż, trzymajcie się. Na razie, cześć i pa pa.